Magdalena Tumialis zostanie nowym zastępcą dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury. Z suwalską kulturą związana jest zawodowo od 10 lat. Początkowo pracowała w dziale promocji, później stała się prawą ręką Bogdana Topolskiego, z którym ramię w ramię pracowała rokrocznie nad kolejnymi edycjami Suwałki Blues Festiwalu. W 2016 roku została zastępcą kierownika festiwalowego biura. Angażowała się w SBF tak bardzo, że dzisiaj aż trudno będzie sobie wyobrazić festiwalowe biuro bez Magdaleny Tumialis, która zostawia tu kawał własnego życia i pasji. Będę tęsknić za SBF-em, ale nie stawiam grubej kreski. Nie mówię koniec, nie mówię dość. Na pewno będę nadal angażowała się w budowanie tej marki. Nadal będę wspierała Suwałki Blues Festival, organizację Suwałki Blues Festival. Będę miała nad nią nadzór i jestem przekonana, że nadal będzie to jedna z najlepszych, najwspanialszych imprez w naszym mieście, a także w naszym regionie. Rozpoznawalna marka na arenie światowej. Moja rola nieco się zmieni, to nowe wyzwanie niewątpliwie. Ale nie boję się wyzwań i jestem przekonana, że wspólnie z panem dyrektorem będziemy realizować postawione cele i budować dobre imię naszej instytucji. Przyszła zastępczyni szefa ośrodka nie tylko przekonała do siebie dyrektora Ignacego Ołowia, ale zyskała również aprobatę prezydenta miasta. Cieszy ją to, bo jak mówi, to oznacza, że jej dotychczasowa praca została zauważona i doceniona. Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ukończyła studia z zakresu administracji, ale również filologii angielskiej ze specjalnością translatoryka. Prywatnie miłośniczka sportu, żeglarstwa i oczywiście bluesa. Nową funkcję obejmie nie później niż z początkiem maja bieżącego roku.